Moim zdaniem repolonizacja internetu nie jest możliwa. Oczywiście regulator może wpływać na strukturę rynku i wiele krajów na świecie ma różne regulacje. Przykładowo Wietnam, gdzie ichniejsza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji udziela licencji wydawcom, przez co istotnie wpływa na strukturę rynku. Niemniej jednak w europejskich warunkach wydaje się to być mało możliwe. Oczywiście presja może być wywierana, można delikatnie wpływać na strukturę, ale nie sądzę, żeby była możliwa całkowita repolonizacja. Rynek internetu w Polsce niczym nie różni się od innych krajów europejskich, jest bardzo podobny. Mamy dużo regionalnych wydawców typu Grupa Bauer, typu Grupa Rinehart Springer. Mamy kilku mocnych krajowych graczy, tak jak Allegro czy Grupa Wirtualna Polska. Więc rynek jest zróżnicowany. Polski kapitał nie jest ani mocny, ani słaby. Na tle oczywiście, jeżeli porównamy na tle innych krajów europejskich. Polacy chętnie płacą za treści w internecie, jeżeli propozycja jest adekwatna. To znaczy jakość materiału, na przykład materiału wideo, który dostarczamy, jest adekwatna do ceny. Niestety takich ofert jest jeszcze mało, dlatego nie widzimy istotnych udziałów modeli transakcyjnych czy subskrypcyjnych versus model reklamowy, który jest, jeżeli chodzi o stronę przychodową, najwyższy w tym momencie. Niemniej jednak ja bardzo optymistycznie patrzę się na przyszłość i to, co robi Netflix, to, co robią pozostali wydawcy w obrębie modeli płatnych wideo, sugeruje, że w bardzo bliskiej przyszłości coraz więcej ludzi będzie jednak kupować, co jest moim zdaniem lekko pesymistyczną informacją dla takich graczy jak NC+, czy Cyfrowy Polsat, bo te pieniądze będą musiały skądś, Polacy będą musieli skądś wziąć i będą migrować z oferty płatnej telewizji na płatną ofertę VOD, ale powoli oczywiście.